I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Yakuzy Kiwami, gdzie no ostatnio było śmiesznie. Byłem smutny, bo miałem mecz i mecz znaleziony, ale on zniknął. Chciałem iść też do tych lokerów obok Millennium Tower, ale no nie miałem czasu. Nie było czasu na to. Mamy naszego nowego kolegę i prowadzi wszystko tutaj, ale no mamy też główną misję, więc myślę, że to najpierw misję główną trzeba mieć zrobić, a potem zrobimy resztę. A ty kim jesteś? No dobra, jak tam wejdę, to kurde, będzie dupa. O! Nie zaczyna się misja na szczęście. Jak dobrze. Ej. Misja się zaczęła, nie zaczęła? No nic, to pewnie musimy wejść tam. Mnie tam ciekawi, czy wiecie, czy będę musiał. Wszystko. Dostałem jeszcze od was, że ten mistrz, z którym gadałem tu przy fontannie, to jest mistrz na przyszłość. To może być ciekawe. Ten typek. O, chyba będzie właśnie chciał ze mną rozmawiać, właśnie. I właśnie, że będę musiał chyba walczyć na arenie, więc tym też się zajmiemy jak najszybciej. Oczywiście, że chcę być. Sotaro Kumaki. Let's begin! Pokaż mi tutaj. Dobra, będę się uczył. O kurde, shotguna chłop ma. Ok,
okej, okay, kiedy trzymają. Dobra, dobra. No dobra, czyli już wiem, o co chodzi. Wooden katana, tak? Mhm, czyli trzeba znaleźć albo kupić. Dragon Style Page. Okej. Okay. Chcę teraz zobaczyć, w którym miejscu to jest. Abilities. Okej, okay, bo tu mamy to. Get the wooden sword ready. Okej, okay, ja nie mam wooden sworda. Mam zwykłą Sakura Sword. Ale będę pamiętał, żeby kupić. Ale to też jest rzecz, którą będę chciał porobić. Będzie bardzo dużo zabawy. Ja pierdzielę, ja już wam mówię, nie? Ja już to wiem, ja już to czuję. Ile tego będzie. Chcemy te skille się też nauczyć, nie? Tutaj słyszałem odrywane, że bardzo dobre skille są. Można się naprawdę niezłych rzeczy nauczyć. Jest nasz kolega, tam będzie. Oni-san! Coś jest. Widzę. Patrzcie, tego bym nie zauważył, gdyby nie ten czytnik kluczy. Gamasy! Wiecie, co to jest? Tutaj mamy... A, Andrzej gambling in the casino here. Okej. Okay. Zobaczyć, czy będzie jakaś jego walka. Co, będziemy, co, będziesz chciał walczyć ze mną? Haha, tak myślałem. Nani? Nani? No oczywiście, kurno, panie, idziemy walczyć. To sobie zapiszę, żeby nie było przypału, że przegram z nim. No to pokaż swojego skilla, panie. Seiya!
Panie! Ale pokaż skilla, bo mi smutno. Chłop jak się dołapie, co jest? Trochę wolny. Bravel. Muszę się napić. Niezły jest. A, niezły jest, naprawdę, mogę to powiedzieć, nie? Ale jest za mnie za wolny. Ja może jestem, nie jestem jakiś zarąbistym typem do walk. A, tutaj mnie pokonał, bo ściana. Ściana. Wow. O, to był mój błąd. Bez tego stylu to nawet nie warto mi podchodzić. Takim rzutem. A, nie w tą stronę. O ty kurde, aż się zdziwiłem, ale coś wkurzający, no. O nie, wyłączył mi cały ten. Tak, ja mogę się healować. Mamy to. Ciekawe, czy dostaniemy jakieś poziomy niezłe. Bardzo pozytywny typek. Trochę nieokrzesany, ale pozytywny. Dużo expa. Naprawdę dużo expa. To są te walki, nie? Naprawdę dużo poziomów żeśmy zdobyli. Rozwijać te skille. W
wolę w Bravela iść tak naprawdę. Na razie, bo Bravel na razie jest najlepszym. Dobra, przejdźmy tu. Miło, nie? Trochę tych rzeczy poulepszać. Image of the Elephant. Wooden Katana! Tak, tam można kupić Wooden Katany. O kurde, mamy tutaj te. No walczymy, nie? Japan! Mamy 37 lat teraz. Kiria Okazuma. Czyli 27 lat mieliśmy, jak poszliśmy do więzienia. Typhon. Ożysz, panie, ja go znam, ten typ. Ożysz, panie. Ej, ale... Ej, ja byłem już schowany. Nie mogę używać pocionów. Ty, to już nie jest takie proste, jak tamto wcześniejsze, ale nie ma healerów. Możesz w mordę, jeża. Tutaj naprawdę w pierdziel można dostać. Jakaś restauracja? W pierdziel dostałem. Ja pierdziele. No to żadnej restauracji, no. Słabo. Dlatego nie chcę zbytnio używać tych pocionów, ale no... No nic, wychodzimy stąd. Jeszcze nie chcę głównej misji robić, ale kurna, tutaj na tej arenie to nie będzie tak prosto. I to szczerze nie będzie tak prosto. Ja tak zawalczyłem, wiecie, wiedząc, że mam jeszcze masę potionów do użycia, nie? Tak nie myślałem. A tu kurna dupa. Muszę mieć też katanę, żeby do niego podejść. Te lokery muszę sprawdzić. One chyba najbardziej mnie ciekawią tutaj. Oj,
Oj, typa. Zobaczmy. Ja mam mało życia, muszę wypić jeszcze. No co za typ? Co za chłop ty? Nie mogę mu nic zrobić. Moriko, what the fuck? A pure zero, jakiś szybcior, nie? Nie mogę zewadować od niego. A on wykorzystuje to. Jak ja nie mogę już zrobić ruchu, nie? Jaki chłop. Ja pierdzielę, wkurza mnie. Zamię wkurzać. Ja pierdziele, ale mnie denerwuje. Pierdziulą był hardkorowo ciężki, nie? Bo był bardzo szybki. Co to za rękawiczki? Ale dobry jest typ, jak był zajebisty. Dostałem zajebiste rękawiczki, nie? 5000 expa? Może być. Nie, jakoś wow. Dobra, dajcie mi iść na koniec odcineczka chociaż.
dojść do tego miejsca, gdzie są te skrytki, jeżeli tam będą pokazane. Nie wiem, czy będą pokazane od razu. Tak więc zmarnowałem pociągi. Dużo pociągów. Muszę dokupić sobie. I dam pieniędzy dużo. Muszę podokupywać trochę więcej. Źle poszedłem. Chciałbym być super dragonem już, wrócić do stylu dragona, takiego czystego. Gdzie jesteś? Nie wiem. Co? Nie mów, że ty mnie zaczekasz teraz. Serio? Serio? To ma zimę? Się nakleje, nie? On mi tutaj i będzie chciał się klepać po tym. Co?
Nie zapłacę. No i to on tylko tego to chciał, nie? On tylko to chciał. Jeden z moich ulubionych stylów Majimy. O ty chamie. Teraz zrobię dobrze. Pa, pa. Ale mnie kurde wciule robi. Jaki kurde ciulek mały, nie? Lubię to Majima Everywhere, naprawdę. Uczy się cały czas lepiej walczyć w tym stylu. Tam jest jakiś typek, ja czuję, że to jest misja. Skąd ja wiedziałem? Wiecie co, zrobię to koniec odcinka i w kolejnym pójdziemy tam. No kurde, z tych questów zaczęło się tak dużo, że ciężka sprawa. Ale to w kolejnym odcineczku. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.